Dzień dobry. Witajcie na moim kanale. Chciałabym zacząć dzisiaj od historii mojego doświadczenia. Ta historia jest nieprzyjemna, ale ona bardzo dużo mnie nauczyła. I dzielę się nią też z moimi klientami czasami. To był jakiś niedzielny poranek, to pamiętam dobrze. I zaczęłam się przytulać z moim ukochanym. Już miało być przyjemniej. Coraz bliżej, i w pewnej chwili zaczęłam czuć, że w moim gardle wzbiera takie napięcie, taka gula, a moje oczy nabierają łzami. I mój ukochany się mnie spytał, co się dzieje? I ja mu wtedy powiedziałam coś, co tłumiłam w sobie przez wiele, wiele lat. Wiele relacji wstecz. Wiele sytuacji, w których powinnam była zabrać głos, a tego nie robiłam. I powiedziałam mu, gotowa na to, że może mnie zostawić w tym momencie, bo to był sekret, który czułam, że mógłby zrujnować ten związek. Ale powiedziałam mu to, co w tym momencie czułam i myślałam, z przeświadczeniem, że za chwilę mi powie, oszukałaś mnie, zniszczyłaś to i do widzenia. Przyznałam się, że udawałam przed nim. Rozkosz. Udawałam przed nim orgazmę, udawałam przed innymi i udaję czasem przed nim. I może zrobić, co chce w tym momencie. Nasza relacja była bardzo głęboka, bo też bardzo świadomie zaczęliśmy ją budować już wcześniej i myślę, że to miało też wpływ na to, w jaki sposób mój ukochany to przyjął. Bo objął mnie, przytulił mnie naprawdę bardzo mocno i powiedział: Jest mi strasznie przykro, że robiłaś to sobie. Bo ja nie wiedziałem, ale robiłaś to sobie i obiecaj mi, że nie będziesz tego więcej robić. To był kamień z serducha. Ta prawda, którą się z nim wtedy podzieliłam, ona była wstępem do tego, żeby kompletnie zakwestionować wszystkie rzeczy, jakie wówczas do tamtego momentu czasem jeszcze robiłam, będąc w intymnej bliskości z moim ciałem i z męskim ciałem. To był naprawdę piękny wstęp. Ta historia, to doświadczenie, ono, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, ono nie sprawiło, że moja relacja nagle cudownie rozkwitła. Ono było wstępem do tego, żeby zakwestionować zupełnie wszystko, żeby nauczyć się i wzbudzić w sobie zupełnie nowe jakości, które pozwolą nam obojgu cieszyć się bliskością, seksem, intymnością w równej mierze. Żebyśmy umieli dawać tę bliskość i przyjmować ją. Dzisiaj uczę tego samego moje klientki i moich klientów. I wyodrębniłam kilka podstawowych cech, kilka podstawowych wartości, które no, trzeba w sobie wzbudzić i trenować, niczym mięśnie na siłowni. Być gotowym na to, że to jest droga, która jest trudna i czasem nieprzyjemna, ale niesamowicie wynagradzająca. Bo chyba nie ma nic równie pięknego jak rozkosz. Rozkosz jest czymś znacznie więcej niż sam orgazm. Prawda jest taka, że nie rozumiemy naszych ciał do czasu, aż zaczniemy się ich uczyć. Nie rozumiemy też naszej psychiki i emocji do czasu, aż zaczniemy się ich uczyć. I tym bardziej nie rozumiemy i nie pojmujemy tego, jak być w relacji z drugim człowiekiem do czasu, aż zaczniemy się tego uczyć. I to jest proces, który się nie kończy. To nie brzmi zbyt optymistycznie, może, kiedy to mówię w taki sposób, ale ode mnie usłyszycie tylko prawdę. No sorry. Chciałabym się z Wami podzielić takimi kluczowymi rzeczami, które pomagają w tym, żeby odnaleźć tę intymność dla siebie i dla drugiego człowieka, umieć ją przyjmować i dzielić się nią. Tę seksualną bliskość, która otwiera drzwi do tego, żeby życie było pełne soczystości, przyjemności. Żeby w bogactwie przychodziło z powrotem to, kim jesteś w istocie, kiedy połączysz się z tą najlepszą wersją siebie. Tą, która się nie boi, tą, która czuje się bezpiecznie, tą, która jest radosna. Także przejdę teraz do tych punktów. Pierwszy. Inteligencja emocjonalna. Można by pomyśleć, że niektórzy po prostu to mają i się z tym rodzą, ale nic bardziej mylnego. To jest tak, jak każdy mięsień w ciele. Można to wyćwiczyć. Inteligencja emocjonalna zawiera w sobie zarówno tę postawę opartą na dystansie do życia, do siebie samego, do drugiej osoby,
tę taką fajną cechę, którą wszyscy lubimy, czyli to, że potrafi się wzbudzić poczucie humoru wtedy, kiedy to potrafi złagodzić jakieś napięcie. To, że pozwala to się zanurzyć w atmosferze wyczekiwania na to, że jest coś przyjemnego na drodze, a nie oczekiwania, że coś ma koniecznie przyjść. Bo to właśnie oczekiwania wobec mnie, mojego ciała i ciała drugiego człowieka wbiły mnie na wiele, wiele lat mojego dorosłego życia w kontrolę. W kontrolę wszystkiego. Tego, jak wyglądam, jak się zachowuję, że mam być perfekcyjna, że on ma koniecznie dojść, najlepiej, żebym to widziała, bo przecież jeżeli tego nie zobaczę, to znaczy, że może mu się nie podobam. Masa, masa rzeczy. Więc trenujmy inteligencję emocjonalną, trenujmy to, co czujemy ze sobą. Próbujmy nazywać nasze emocje, lokalizować je w ciele, określać, czy są przyjemne, czy są nieprzyjemne, czy to pobudza, czy to relaksuje. Na początek to naprawdę wystarczy. I pytajmy się drugiej strony. W łóżku, kiedy jesteśmy w intymnej sytuacji z drugim człowiekiem, trzeba się pytać drugiej strony: jak ty się czujesz? Czy to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne? Czy to cię relaksuje, czy to cię może pobudza? Warto być otwartym też na to, że z drugiej strony można usłyszeć: no nie, nie podoba mi się to. I że to nie jest atak na ciebie, tylko po prostu feedback, nic więcej. Po prostu komunikat. Drugą ważną rzeczą i bardzo powiązaną z tą pierwszą. Komunikacja. I ona jest podstawą chyba wszystkich relacji. Z pewnością wszystkich relacji, pokuszę się. Jeżeli umiemy komunikować to, na czym nam zależy, jeżeli umiemy powiedzieć, to mi się podoba, to jest moje absolutne nie i tu jest moja granica, nie wchodź tutaj, a tu jest moje może i nie wiem, jak będę się czuć. Jeżeli mamy te zdolności komunikacyjne i potrafimy sobie sami odpowiedzieć na to, czego chcemy, czego nie chcemy, na co możemy być otwarci i spróbować, to w łóżku otwieramy sobie drzwi do tego, żeby naprawdę eksplorować to, kim jesteśmy i co nasze ciała potrafią. One potrafią znacznie więcej, niż nam się wydaje. One potrafią wejść w sferę rozkoszy i to jest znacznie więcej niż sam orgazm. Nie gońmy za orgazmami. Rozkosz jest czymś więcej. Rozkosz trwa dniami, ale bez komunikacji to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Komunikacja, głęboka komunikacja gwarantuje porozumienie dwóch stron, zrozumienie i otwartość. Trzecia rzecz, adoracja i komplementy. I przestrzegam teraz przed jednym, żeby nie mówić czegoś w rodzaju, ale masz ładne oczy, albo podobają mi się twoje pośladki. Jasne, okej, to są rzeczy, które przeważnie pewny siebie wysokowartościowy mężczyzna po prostu wie. Pewna siebie wysokowartościowa kobieta też wie. Komplementujmy rzeczy, które wynikały z wyborów tych ludzi, z ich człowieczeństwa, z tego, jak wzrośli, z tego, co dali innym dzięki temu, co zrobili. Kiedy wyszukujemy takich komplementów i uznajemy w ludziach, dostrzegając i podkreślając te ich cechy, które nam imponują, te komplementy ważą najwięcej. One ważą najwięcej. Jasne, można powiedzieć, że ma się ładne oczy i dodać do tego, podoba mi się na przykład twoje wcięcie w talii. To są słodkie dodatki, ale to jest tylko słodki dodatek, to jest tylko posypka. Prawdziwy komplement wynika z dostrzeżenia istoty człowieka i jego wyborów. Jego wyborów, na których wzrósł i coś przekazał dalej. Niech to jest komplement w rodzaju: cieszę się, że spędzimy razem czas, pomimo tego, że mógłbyś w tym czasie spędzać go z kolegami, a wybierasz mnie. To naprawdę bardzo wyróżniające. Pokaż, jak się czujesz dzięki tej osobie. Ona to naprawdę doceni. Czwartą rzeczą jest wdzięczność. Taka po prostu ludzka wdzięczność. Więc kiedy jesteście w łóżku, dbacie o własną komunikację, dbacie o to, żeby wiedzieć, na co jesteście otwarci, co jest waszym zupełnym nie, co chcecie robić lub powielać, to wprowadźcie w to też element wdzięczności. Bo gwarantuję, i tu jest kolejna prawda, na 10 waszych zbliżeń, 2 będą niesamowite, 3 będą raczej średnie, a reszta będzie po prostu okej. Po prostu będzie wystarczająco okej. Ale dla tych dwóch naprawdę bardzo warto.
one napędzają całą tę resztę. I bez tej reszty tych dwóch by nie było. Więc doceniajcie to, że podejmujecie ze sobą tę bliskość, że pozwalacie sobie na to. Dziękujcie sobie za każdym razem, gdy kończycie. Dziękujcie sobie za to, że możecie się doświadczać wzajemnie. Wdzięczność jest piękną cechą i unosi wszystko inne jeszcze bardziej. Jeżeli z taką energią wchodzi się do łóżka, gwarantuję Ci, gwarantuję Wam wszystkim, że to będzie nie tylko uprawianie miłości z drugim człowiekiem, to jest uprawianie miłości z całym życiem. Ono potem wraca do Ciebie w postaci wspaniałych okazji, przyjemnych sytuacji. I zauważam też, że niejednokrotnie w większym przepływie pieniądza, jakimś dziwnym trafem, ale o tym w innym wideo. Pamiętajcie natomiast, że warto utrzymywać te wszystkie aspekty. Warto zwracać uwagę na to i trenować te rzeczy. A ja tymczasem życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. I do widzenia, do usłyszenia.